Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o wrażeniach, jakie odczułem w sobie. O, przepraszam, telefon. E, przepraszam, Szanowni Państwo, już jestem. Chciałbym opowiedzieć Państwu o wrażeniach, jakie wywołały na mnie dwa materiały i wysunąć z tego pewne wnioski. Pierwszy z tych materiałów to jest to, co któryś z chłopaków wczoraj wrzucił na forum. To był bodajże jakiś odcinek Wars of Shore, nigdy tego nie oglądałem. Była tam sytuacja, kiedy jedna z pań była bardzo agresywna wobec jakiegoś mężczyzny młodego. No i obrażała go, oczywiście wyzywała, po czym go uderzyła dosyć mocno z otwartej ręki, ale to było naprawdę mocne uderzenie. Nie oddał jej, nikt nie reagował. Po pewnym czasie znowu się zaczęło do niego rzucać, nie uderzyła go, ale zaczęła go leżyć i nie wytrzymał i dał jej plaskacza. No i nie wiem czy go pobili, wiem, że się tam wszyscy na niego rzucili. Chyba doszło chyba chyba powtarzam do jakiegoś pobicia. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że wy jesteście w tej sytuacji. Nie możecie kobiecie oddać, może was bić, uderzać po twarzy, opluwać, przed kamerami lżyć, wyzywać od kacha i co tylko sobie wymyślicie. Społeczeństwo nic nie robi, nie reaguje, jesteście uderzani, opluwani, nic się nie dzieje. Polacy nic się nie stało. Ale spróbujcie tylko oddać i to nie tak, żeby zrobić krzywdę, bo plaskacz nikomu krzywdy nie zrobi. Jeśli nie jest jakiś plaskacz, może pójść gdzieś na nos czy coś, ale tak zadany, jak to się mówi, w profil, no to nic nie zrobi, tak? No, Zaczerwienie nie zejdzie po jakimś czasie i tyle. Ale tego ci zrobić nie wolno. Nasza kultura, nasza społeczność. Nie jest równa, ponieważ w naszej kulturze mężczyzna może być bity, katowany, opluwany przez kobietę, obrażany, terroryzowany psychicznie i nie może nic zrobić. Jeśli coś zrobi, cały system w postaci prawa, policji, wymiar sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy szybciutko doprowadzą do porządku takiego mężczyznę. Ja już Państwu to wyliczyłem, nie ma sensu tego setny raz, ale. Nawet gdy kobieta Ciebie oszuka i zapodnie ją inny mężczyzna, musisz płacić na cudze dziecko, kiedy uda Ci się w trakcie trwania małżeństwa, mimo że kobieta na przykład źle Cię traktowała i zdobędziesz olbrzymi majątek, to przy rozstaniu na przykład, które kobieta nie będzie chciała z Tobą być, to zamiast dać normalne alimenty na dzieci, no załóżmy, nie wiem, kilkaset złotych, nie wiem jaki jest koszt utrzymania dziecka, no ale myślę, że chyba nie więcej w mieście jak tysiąc złotych, tak? no to się okazuje, że musisz płacić jakieś tam bająskie sumy, tak? No przecież wiadomo, że to nie jest na dziecko. No ile jednoroczne dziecko, nie wiem, potrzebuje 30 tysięcy złotych miesięcznie? Na co? No już bez przesady, no nie wiem, pampersy pozłacane, tak? Wiadomo, że to chodzi o ogolenie mężczyzny, ale oczywiście nasz system jest całkowicie skoncentrowany na tym, żeby tylko i wyłącznie kobiecie było dobrze kosztem mężczyzn. I to było w miarę dobre. Była umowa społeczna, kobiety rodzą dzieci, mężczyźni się poświęcają na te kobiety, no ale w tym momencie no, kobiety nie chcą już coraz częściej rodzić dzieci, tak? Większość polskich mężczyzn to dla nich brudasy i śmierdziele. One są wykształcone, tak? W pcimiu dolnym miały prywatne studia po jakiś marketing czy coś, no i one teraz są wykształconymi, tak? Wielkimi damami i taki zwykły Polak. Czy, czy to, już jak w ogóle jest, jakoś pracuje fizycznie, to już jest pełna pogarda. No i kobiety nie chcą robić tego, w związku z czym dostawały od nas tak wielkie y, korzyści finansowe. Tak? No do, do każdej kobiety statystycznie 151 tysięcy demerytury z tej wspólnej kasy w budżecie, gdzie i tak mężczyźni wprowadzają więcej pieniędzy. Większość pieniędzy idzie na kobiety na no, samotne domy matek, na alimenty, na dodatki, na płacenie jako na źle wybierze mężczyznę, tak. I ten mężczyzna nie chce płacić, państwo go potem ściga, żeby płacił te alimenty, no to są gigantyczne pieniądze, tak, coraz więcej badań, tak? Ja jestem za tym, żeby badać kobiety. No, ale szanowni państwo, kobiety żyją dłużej 9 lat od mężczyzny. Mężczyźni umierają coraz częściej nowotwory, tak, nowotwory jąder, prostaty no i nie ma żadnych badań tak szeroko zakrojonych, tak jak mamobusy i tak dalej <laughs> przepraszam tak więc szanowni państwo żyjemy w matriarchacie, co nie przeszkadza panią krzyczeć, że są ofiarami mężczyzn i chcą jeszcze więcej chciałbym też powiedzieć o drugim wydarzeniu, ki przeczytam państwu tytuł zgotowała mężowi piekło na ziemi Biła, gryzła, dusiła, wbiła mu nóż wudo. Ja jeszcze Państwu tylko dokończę. Biła go metalową rurą odkurzacza. Katowała, gryzła, drapała. Była przemoc psychiczna. Bardzo długo to trwało. No i wreszcie kulminacja w postaci wbitego noża wudo. Nowy rok, jak się Państwo domyślają, zawiasy. Na cztery lata, ale zawiasy. To oznacza, że po po ogłoszeniu wyroku ta pani sobie wychodzi z sądu i szuka następnego jelenia, który może zachowa się w cudzysłowie jak prawdziwy mężczyzna, nie będzie latał na policję, tylko będzie, no, cierpiał w milczeniu, tak. Także to są straszne rzeczy. Kobiety w ogóle, no, w Polsce nie są karane, tak, za takie przestępstwa. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby mężczyzna latami bił kobietę, bił ją rurą od odkurzacza, w końcu jej wbił nóż w UDO. Tam do zatrzymania tej pani, z tego co pamiętam, doszło wtedy, gdy on próbował się jakiś dłuższy czas wydostać z domu. Tak, ona w jakąś histerię wpadła. No i taki mężczyzna nie pozwala nowoczesnej, oświeconej singielce po w ochronie środowiska w pcimiu dolnym czyli z magistrem wyjść z domu na jakieś wyzwolone spotkanie koleżanek na kawkę, tak, oczywiście za pieniążki męża albo tatusia, e, no to nie wiem, no, kilka lat więzienia, tak, bezwzględnego, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, to z miejsca, tak. E, także, szanowni państwo, no to jest przerażające, tak, że no my żyjemy w systemie, gdzie wszyscy no jakby udają, że się nic nie dzieje, natomiast dzieje się dużo. E, możesz być w każdej chwili przez kobietę skatowany. I nic nie możesz zrobić. Możesz tylko iść do sądu, ale czekają cię latami ciężkie sprawy. W międzyczasie będziesz wyśmiewany, wyszydzany, tak. Ta kobieta może cię stalkować. Przecież Państwo wiedzą, jak polskie służby łapią stalkerów. To jest raj dla stalkerów w Polsce, nie tylko w Polsce zresztą. Natomiast w Anglii nie ma czegoś takiego. W Anglii takiej osobniki jak sekuła, kanister i tak dalej, też dawno by grzali grzali jakieś wyroki i to konkretne bezwzględnego więzienia. Natomiast w Polsce jest to latami ścigane, traktowane po Macoszemu, coś tam się dzieje, ale naprawdę bardzo, bardzo powoli. Może teraz przyspieszy, to jeszcze Państwa poinformuję, jeszcze muszę dokładnie wiedzieć, co mogę powiedzieć, żeby nie złamać prawa. Ale krótko mówiąc, no, jak. To jeszcze Państwu powiem, jak mówiłem z paną z Anglii, oficerą policji, którzy tutaj byli, ale to jeszcze ja będę o tym opowiadał. O tym tutaj, co się dzieje, tak pokazywałem nagrania Sekuły, w Rublewskiej w stronę Kanistra, no to wszystkie te rzeczy, tak. To po prostu to. No nie wiem, jak Państwu to opisać ten wyraz twarzy, nawet, tak. no. To, to już i panu prokuratorom z, z, z Rzeszowa pokazywałem, na przykład pana Adriana, ta, który leżył moją matkę. To, no to po prostu to no szok, tak, no jak oni to widzieli. To po prostu już nie chcę państwu mówić, co, ja tam, co tam się odbywało. Było około 11 funkcjonariuszy, byłem 8 godzin przesłuchiwany, ale to jeszcze, jeszcze o tym będzie mówione, w Anglicy powiedzieli, że pomogą w sprawie tych polskich hejterów, tak, tych wszystkich wpisów i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, ja po prostu chcę się spotkać z sądzie i tyle i sobie tam załatwimy te wszystkie sprawy, a nie poprzez anonimowe konta w internecie. Anglicy mają olbrzymie możliwości, zwłaszcza służby związane z terroryzmem, e, bo właśnie ci ludzie byli właśnie o tych rzeczy, tak, to nie byli tacy zwykli oficerowie policji. Więc mam nadzieję, że uda im się odzyskać wszystkie rzeczy, wszystkie logi, których polskie służby nie mają nawet prawa marzyć o czymś takim. E, także no chcę Państwu powiedzieć, że no w Polsce no 100 lat za ludźmi opalonymi, tak? E, krótko mówiąc, straciłem troszeczkę wątek. E, po prostu kobiety, tak jak już Państwu wiele razy ze statystyk wynikało, no nie są karane, tak, są dużo lżejsze wyroki dostają, praktycznie nie masz prawnych możliwości bronienia się przed kobietą, wiecie, no tak nie powinno być, tak, no coś jest tu nie tak, zwłaszcza, że kobiety są coraz bardziej agresywne, na forum były takie, hmm, temat jakiejś znanej pani profesor, która stwierdziła wprost, Polki są najagresywniejsze na świecie, Polki, nie jakieś tam inne nacje, Polki. W związku z czym prawo nie daje ci możliwości obrony przed tymi Polkami, najagresywniejszymi na świecie, no oraz no, no, procesy, tak, no, to, to chodzenie po tych prokuraturach, policjach, to jest, powiem Państwu, to jest koszmar. To jest po prostu koszmar. I teraz, jak człowiek, który taki jak ja, który no niestety na własnej skórze się poznał, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości, w jaki sposób taki człowiek jak ja. Ma się teraz ochajtać. W jaki sposób ja miałbym mieć dzieci z kobietą po tym wszystkim co usłyszałem, po tym wszystkim jak zobaczyłem jakie są złamane życia, charaktery. Ja państwu powiem, że może to dobrze, że my nie mamy dużo słuchaczy, może nie jest tak dużo ludzi na naszym forum, tylko tam trochę ponad 7000, 7 chyba 100, 200 jakoś tak. Bo może jakby ludzie wiedzieli, jak wygląda to w Polsce, to po prostu nie wiem, no całkowicie by się demografia posypała w Polsce. I ja nie wiem, jak normalny mężczyzna, wiedząc, jak wygląda sytuacja w Polsce, no chciałby wchodzić w związek, tak? Nie wiem, no z tą wiedzą to jest już chyba niemożliwe, tak? Chociaż potęga zakochania, potęga tego, jak mężczyzna ma, jest w ogniu namiętności, no to jest potężna siła, która potrafi pchnąć człowieka nawet w otchłań szaleństwa, ale pamiętajmy, że w tę otchłań szaleństwa wchodzą także kuci na cztery łapy biznesmeni, Ludzie, którzy świetnie znają ten system, którzy umieją na nim pasożytować, ludzie bardzo bogaci, a potem jest płacz, bo połowę majątku trzeba oddać, tak? Tak więc, mm, Szanowni Państwo, jaką ja miałbym receptę na to? Otóż recepty nie ma. Recepta jest jedyna, receptą jest wojna światowa. No, niestety, powiem Państwu, że oczywiście ja nie chcę żadnej wojny wywoływać, tak? Nawet nie mam takich możliwości. Powiem Państwu, że w momencie, kiedy wybuchnie wojna, kiedy te wszystkie chore prawa, te socjale dla kobiet, te wszystkie ułatwienia, które sprawiają, że na no kobiety jeszcze nami bardziej gardzą, tak? Czyli my się składamy dla kobiet, żeby one coś miały. A potem oni uważają, że my jesteśmy nieudacznikami, a one wszystko mają tak lekko, więc my jesteśmy dziadami, ale one to mają tak lekko, ponieważ dostały od nas, tak, no, wszystkie fundusze. Socjalne alimenty tak, ze skarbu państwa. No bo powiedzmy sobie szczerze: gdyby nie było gwarantowanych przez państwo polskich alimentów, to kobieta musiałaby się pilnować, z kim uprawia seks. No bo jak będzie uprawiała seks z badbojem tak przystojnym, który ją rzuci po tym, do na zajdzie w ciąże, no to by się znalazła bez środków do życia. Ale wszyscy mężczyźni, zwłaszcza ci beta tak zwani, którzy płacą za nią, e, którzy się zrzucają na to, żeby ona dostała pieniądze, którymi ona gardzi, Sprawiają, że ona może robić głupoty, bo i tak wszyscy mężczyźni złożą się w podatkach na to, żeby ona dostała pieniądze. I tak ten system wygląda. Kiedy nadchodzi wojna, te wszystkie systemy nie istnieją. Nie ma emerytury, nie ma opieki lekarskiej, chyba że jest jakaś lokalna, organizowana w czasie wojny, w czasie działań wojennych. Wszystkie te państwowe struktury ulegają rozbiciu albo bardzo, bardzo mocnemu osłabieniu. I wtedy kobieta może bazować tylko i wyłącznie na rodzinie na jakiejś małej, lokalnej społeczności. Ale jeśli taka kobieta traktowała mężczyzn bardzo źle, uważała, ona jest wyzwolona, uważa, że mężczyźni polscy to dno i, i gówno ostat, ostatniego sortu, no to nikt jej wtedy nie pomoże, nikt jej nie przyniesie jedzenia, wody, nikt jej, nie wiem, nie narąbie drzew, żeby nie zamarzła w nocy, tak? No nikt nie będzie chciał jej pomagać. Więc ja państwu powiem, że paradoksalnie powrotem do stanu normalności jest wojna, bo wtedy kobiety będą musiały dbać o tych mężczyzn. Nie to, że nimi gardzić, szmacić nimi, że ktoś tam zarabia dużo, tylko trzymanie się mężczyzny oznacza przeżycie, i wtedy ta kobieta się tego mężczyzny trzyma. A nie ona go może w każdej chwili kopnąć w dupę, bo i tak dostanie alimenty i tak mu chapnie ponad pół majątku. Minimum. W czasie wojny ona zostawia mężczyznę, umiera z głodu, i żadna mężczyzna wtedy. cóż, przepraszam, mężczyzna. Żadna kobieta wtedy nie zostawi mężczyzny. Ja wiem, jak to brzmi. No ale wyobrażacie sobie ten świat? Przecież to dokładnie było pokazane w tych eksperymentach, gdzie były dwie wyspy. Na jednej byli mężczyźni, tak czy na jednej wyspie były dwie części, a na drugiej kobiety. Robiono ten eksperyment telewizyjny, bo to było jakieś show, wiele razy. Tam, gdzie były same kobiety, przejadały zapasy, kłóciły się ze sobą, plotkowały, obmawiały się i opalały. Tam, gdzie byli mężczyźni, natychmiast powstawała cywilizacja, natychmiast. I ja w to całkowicie wierzę, bo gdybym ja się znalazł na takiej wyspie, to natychmiast ja bym się wziął za coś do roboty, cokolwiek. Łowienie ryb ja akurat nie znoszę łowienia ryb, dla mnie to jest wstrętne, z e, żywego stworzenia na haczyk nabijanie. Natomiast, e, no chociaż można powiedzieć, że jak się nabija kobietę, to też krzyczy, przepraszam, to był taki obrzydliwy żart. No, w moim przypadku to nie z bólu, tak? <laughs> no dobra, szanowni Państwo, więc to jest tak, że ja też bym się wziął od razu za coś do roboty: ścinać drewno, tak, ogałacać z gałęzi, robić jakieś, no wiadomo, na wyspie tropikalnej, no to ogień, no, no znaczy ogień też potrzebny, żeby sobie na przykład ryby usmażyć, ale cokolwiek i ci mężczyźni robili jakieś wiaty przed deszczem, i tak dalej. Kobiety nie robiły nic, i to było non-stop. No, to było powtarzane, zawsze to było to samo ten sam wynik. I teraz sobie wyobraźcie, że jest taka sytuacja, że po prostu każdy ma to, co zdobędzie, każdy ma to, co y, uda mu się wypracować. I nagle te wszystkie y, nowoczesne oświecone singielki, które się uczyły ochrony środowiska, marketingu i tak dalej, one nie mają co jeść. No, nie mają co jeść, jeśli tata nie da, rodzina nie da, bliscy nie dadzą, to ta dziewczyna umiera z głodu. I nagle wtedy się pokazuje, co jest warte na ziemi, tej ziemi, feminizm. I ta niezależność kobiet to jest nic nie warte. Niezależność kobiet jest warta tylko tyle, ile jest społeczeństwo bogate stworzone przez mężczyzn, gdzie ci mężczyźni składają się i z tych pieniędzy zamiast wybudować jakieś drogi, szpitale dla małych dzieci w ciężkich sytuacjach, jakaś pomoc dla ludzi starszych, no to trzeba to dawać na. Kobiety, które wybierają badboyów, bo zwykłych, dobrych, ciepłych chłopaków się po prostu brzydzą, czują do nich stręt. Badboy zapłodni ucieknie inną zapadniać, a wtedy ci Beta Prowajderzy, jak to się nazywa, czyli ci brzydcy mężczyźni, którymi te dziewczyny gardzą, będą się ze swoich podatków składali, żeby ona miała kasę. No i gdy jest wojna, te wszystkie chore zależności upadają. Nie ma tego, nie ma tych instytucji. Oczywiście każda wojna nie trwa wiecznie, no chociaż była wojna stuletnia. Ale sami państwo rozumieją, jak to wygląda. Tylko wojna może uleczyć to wszystko a i tak na jakiś krótki okres czasu. Potem znowu dojdzie ktoś do władzy, kto zacznie chapać pieniądze wspólne i oddawać je kobietom, tak? I, no i to tak wygląda. Jedynym uleczeniem, bo tam czytałem jakiś taki znany socjolog, bardzo mi się podobało to co pisał, było też na forum, już nie pamiętam jaki to był socjolog. Oni tam próbują kombinować co z tym zrobić, to jest bardzo proste. Wszyscy popieramy feminist, tworzymy polską partię przyjaciół kobiet, ona już jest w zarysach zrobiona i wszystko robimy porówno. Kobiety żyją 9 lat dłużej, 9 lat dłużej pracują, proste. Wszystkie, wszystkie środki na badania kobiet dzielimy na pół, połowa na badania mężczyzn, połowa na badania kobiet, wszystko dzielimy na pół. Chce kobieta na przykład być w policji do łobuzów i żeby ich łapać? To jest bardzo proste. Robimy dokładnie, ustalamy rysopis średniego żula na osiedlach, to jest między 70 a 90 kilowagi, są ludzie bardzo tu, są ludzie, którzy dokładnie wiedzą jak to działa. Oni określają jaką siłę, i określają minimalną siłę, która jest potrzebna do okiełznania takiego jednego mężczyzny w AMOKU. Jeden go przytrzymuje, drugi mu nakłada kajdanki, i rozumieją Państwo o co chodzi. I wtedy są warunki: idziesz do policji, musisz ważyć tyle i tyle, musisz tyle i tyle razy się podciągnąć, tyle wycisnąć sklaty i tyle. I ustalamy, jeśli jakaś kobieta jest, nie wiem, super siłaczką, proszę bardzo, nie widzę w tym problemu, ale testy są robione co pół roku. Nie zdajesz testów, to idziesz do roboty papierkowej, a jeśli się nie nadajesz, to na bruk. To jest bardzo proste. Tak więc można by wyeliminować wtedy całkowicie te po prostu, te żałosne rzeczy, tak gdzie kobiety są w policji do łapania żuli kobiety się po prostu, proszę bardzo, do policji, praca papierkowana, no ale to też pamiętajcie, że no całe działy są puste, bo panie idą na, na przykład tylko zajdą w ciąży, no to już idą na, na zwolnienie, tak? A, dobra, szkoda gadać o tym wszystkim. Także, szanowni państwo, ja jestem za pełną równością, o której mówią feministki, ale one o tym tylko i wyłącznie mówią. Ja jestem za całkowitą, absolutną równością. Czy kobiety mają identyczne prawa jak mężczyźni? Tylko, że to się kobietom nie spodoba. Musiałyby więcej pracować, e, kary, tak, za pomówienie mężczyzn o pedofilii, bez, bezwzględne kary więzienia, utrata prawa do dziecka, i szybciutko by się skończyły te pomówienia o fale gwałtów, i tak dalej. Jeśli alimenty, to ustalone są stałe tabele alimentacyjne. No Nikt mi nie wmówi, że jak kobieta jest bogatym mężczyzną, to ona potrzebuje. He, o, he, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, tak? No, no na dziecko, no wszyscy śmieszne, tak? Że wiadomo, że to są pieniądze dla tej kobiety. Więc jeśli jest równość, to jest równość. Wchodzisz w małżeństwo, to co co zarobisz, jest twoje. Jeśli kobieta się opiekuje dzieckiem, ja nie mam nic przeciwko, żeby ustalić jej pensję. Pensja minimalna w Polsce to jest na rękę bodajże chyba 1700 teraz. I proszę bardzo, jeśli się kobieta rozwodzi i ustalić jej taką pensję, bo to trzeba tym się zająć, tak? Czyli można coś ustalić, po prostu tabele alimentacyjne. Testy DNA w każdym momencie małżeństwa mężczyzna ma prawo zrobić, a tak naprawdę powinny być po urodzeniu dziecka. Jeśli wychodzi, że dzieciak jest wynikiem zdrady, natychmiastowy jeden po podpis na dokumencie, stworzyć takie dokładnie prawo, że rozwodzisz się tym jednym podpisem, kobieta nic nie dostaje, nie ma żadnych praw, a ty masz prawo zrobić sprawę kobiecie o to, o zwrot pieniędzy, które włożyłeś w, po prostu w przyjście twojego potomka na świat. Wyremontowałeś dom, kupowałeś jakieś rzeczy, tak? dbałeś o matkę, kupowałeś suplementy to wszystko masz obowiązek dostać od kobiety jako zwrot pieniędzy. No bo słuchajcie, no, zostałeś szukany przez kobietę, to co? Oszuka cię mężczyzna jakiś tak, czy jakaś piramida finansowa, czy coś, no to wiadomo, że robisz sobie proces. W Polsce to trwa i trwa i trwa, ale jakieś tam odszkodowanie sędzia ci przyzna. A tutaj kobieta cię świadomie oszukała, Kopulowała z innym mężczyzną, oszukała cię emocjonalnie. Nastawiła cię, znaczy stworzyła ci, po prostu cię skańbiła. W towarzystwie zawsze będziesz no, pośmiewiskiem, tak, wśród innych debili męskich, że że, że, że miałeś rogi. A przecież co byłeś winny? No co, kochałeś kobietę, ona cię zrodziła, to ona jest winna, nie ty. Zostajesz zhańbiony, okradziony na pieniądze i nie dostaniesz ani grosza. Jeszcze cię pomówię, pedofilię ci zniszczy życie, bo nie są za to karane. No kurwa, że szmać. No ludzie, no co tu się dzieje? No po prostu. Ja czuję wewnętrzny bunt. Jest taka niesprawiedliwość wobec mężczyzn. Ja tego po prostu nie rozumiem. Jeśli ktoś myśli, że ja jestem. Czy jakoś mężczyzn to pamiętajcie, większość mężczyzn to są kompletne debile i kretyni ludzie ze złą wolą. Nigdy by mi nie przeszło przez myśl, żeby bronić mężczyzn. Ja bronię tylko praw mężczyzn, które są łamane. No ludzie, no jak może być coś takiego? Ale wróćmy do tematu. Kobiety się dowiadują, że po po tym, gdy nie chcą już być z chłopem, tak, nie, dostają tylko na dziecko jakaś tabela alimentacyjna, nie dostają jego majątku i tak itd., by się skończyła ta plaga rozwodów. Ponad 70% rozwodów w Polsce roz, rozpoczynają kobiety. I to by się skończyło. Jeśli kobieta nic by z tego nie miała, no to by po prostu tego nie robiła. A tak jednego chapnie po małżeństwie, drugiego chapnie i już ma domek, już ma dobry samochód, a chłop całe życie zasuwał. To jest uczciwe, to jest ten feminist, to jest ta równość, że kobieta mężczyznę może dalać, a psychicznie się nad nim paswić od wieków jest wiadomo, że kobiety za pomocą wrzasków, manipulacji, płaczu i tak dalej kręcą mężczyźnie dziurę w brzuchu i mogą to robić, bo są praktycznie za to niekarane. Za pomówienia o pedofilii, o przemoc nie są karane, no to się to robi, no jak nie są karane. Pedofilia kobieca nie jest ścigana, no bo jest taka znowu umowa społeczna, że kobiecie więcej można, niby dlaczego można. Słuchajcie, jak się temu przyjrzysz. Oczywiście żadna feministka ci tego nie powie. Żaden biały rycerz ci tego nie powie, bo najczęściej o tym nic nie wie. A jak ktoś mu zacznie o tym mówić, to zacznie go wyzywać i tak dalej, bo jest po prostu kretynem, no. Większość ludzi na tej ziemi, na ziemi, tej ziemi, po prostu są niewiele wyżej niż małpy. No, nazwy, nazywajmy sprawę po imieniu. Dlatego zaprawdę powiadam szanownym Państwu, że no, źle się dzieje. Źle się dzieje, jeśli ktoś wie co się dzieje, no po prostu unika małżeństwa. Jak jest w małżeństwie, no to po prostu no, ukrywa dochody, tak, ale to nie każdy, tak. No, jak normalny człowiek pracuje w zwykłej firmie, nie ma możliwości, żeby robić takie rzeczy. Takie rzeczy to robią ludzie, którzy są naprawdę przy dobrej kasie, bo znam takich ludzi i to robią. I da się to zrobić. Jest to bardzo trudne, kosztowne, ale da się zrobić. I wiecie co? I tam nie ma rozwodów. Ja państwu opowiadałem o moim znajomku, jest bardzo prosta sprawa, kobieta wie, że on zarabia bardzo duże pieniądze, wie, że te pieniądze są ulokowane w innym państwie, wiadomo, że są dwa takie państwa, już nie chcę mówić, gdzie można lokować pieniądze i, i to nawet nie jest niezgodne z prawem i wygląda to w ten sposób, że ona wie, że jak odejdzie, to tylko będzie miała kredyt do spłacania i nie dostanie nic, bo on nie ma oficjalnie nic, mimo, że jest bardzo bogatym człowiekiem. I nadal będzie jeździł samochodem za 300-400 tysięcy, dlatego, że no dostanie go od kogoś, kto ma firmę, tak? No Między nami mówiąc jego. jego. Ale no to kto, kto zrobi? No zwykły chłopak, co w urzędzie pracuje, czy na magazynie, no on zrobi coś takiego, gdzie on będzie lokował pieniądze w różnych krajach, tak? No gdzie będzie w te pieniądze, jak i tak na kredycie żyje, tak? Dlatego, szanowni państwo, my żyjemy w bezprawiu. Żyjemy w totalnym bezprawiu. I każda próba uświadomienia tego zobaczcie. Ja coś powiem, no to mnie wyśmieją, bo powiedzą, że sraluch bez matury, tak i tak dalej, i tak dalej, ale wyszło dwóch adwokatów. Nie byli ani sraluchami, a maturę mieli i zobaczcie co się stało. Napisali prawdę, jak to wygląda ten przemysł rozwodowy. I co? Gazeta Wyborcza ich zaczęła o nich nieładnie pisać, zaczęli być w telewizji śniadaniowej wyśmiewani. Feministki natychmiast złożyły na nich skargę i tyle i zniknęli. Zamknęli swojego bloga, ten blog gdzieś Krąży po sieci w jakiejś tam formie pośmiertnej, i tyle. I tak to wygląda. Żyjemy w państwie bezprawia. I ktoś finansuje to wszystko. Te kursy dla sędziów, żeby oni lekko karali kobiety, bo przecież sędzia może ukarać tę kobietę. Ta kobieta, która nożem zaatakowała mężczyznę, a słuchajcie, drapała, uderzała go rurką od odkurzacza po głowie metalową. Cholera wie, czy ten nóż nie był skierowany na przykład w serce, a on się odsunął odsunął i zobaczcie, jak to jest. Kobieta bierze, tak jak na filmach, nóż, że klinga jest w dłoni, a ostrze wystaje na zewnątrz i od góry atakuje, żeby uderzyć w głowę, czy żeby nóż upadł, zagłębił się w klatkę piersiową. Podstawowy nawyk się odchyla sztułów do tyłu. No i co? No i nóż idzie do dołu i wbity wudo. Może go chciała zarżnąć i za to, za to zawiasy? Ludzie, czy wy sobie to wyobrażacie? Przecież ten sędzia mógłby dać jej 4 lata bezwzględnego więzienia, mógłby i dać więcej, ale nie chce dać. Wiecie, dlaczego sędziowie nie chcą dawać? Dlatego, że kiedyś czytałem, organizacje feministyczne idą na to olbrzymie pieniądze, oni robią kursy dla sędziów, dla prokuratorów. Przecież sędzia to jest zwykły człowiek, który ma tak jak my mózg, jego podświadomość jest programowalna, na przykład reklamami, propagandą i tak dalej, to jest normalny człowiek. Jeśli on jest na spotkaniach, gdzie mu wbijają w głowę, że trzeba karać tych, co biją kobiety, a, a kobiety są biedne, więc trzeba patrzeć na ich morderstwa, na ich złe czyny przez palce, to taki sędzia po pewnym czasie ulegnie tej propagandzie. To jest, to jest pewne jak 2 plus 2 równa się 515. No, taki suchar, tak, tylko słaby, no bo suchar ma być słaby. A wyobrażacie sobie, żeby organizacje praw ojca robiły kursy dla sędziów? Wyobrażacie sobie, to nie ma czegoś takiego. Czyli ludzie, którzy decydują o tym, czy wysyłać ludzi do więzień, czy nie, ludzie, którzy mają pilnować sprawiedliwości na ziemi, tej ziemi, są poddawani propagandzie lewicowej, feministycznej. Natomiast nie ma żadnej propagandy zorganizowanej ze strony, yy, jak dbać o mężczyzn, jak zaprowadzić równość, jak zaprowadzić równe prawa tego nie ma. Dlatego wyroki dla kobiet będą coraz mniejsze, a dla mężczyzn, w stosunku do tego, jak na przykład bronisz się przed agresywną kobietą, ją odepniesz, ona gdzieś upadnie i idziesz do więzienia. Dlaczego? Bo ludzie, którzy decydują o wyrokach, sędziowie są mm, po prostu poddawani praniu mózgów. No tak to wygląda. Co to są kursy, co to są mówienie, co to są jakieś spotkania, gdzie się tłumaczy tym sędziom, to jest po prostu pranie mózgu, to, jest, to są po prostu szkolenia. Gdzie uczy się ludzi decydujących o naszym życiu, w jaki sposób mają orzekać. I niestety potem mamy takie rzeczy, że kobieta za uderzenie nożem w udo. Chrystę, panie! Nożem w udo, ubliżanie, przeczytam państwu. W toku postępowania ustalono, że 32-latka ubliżała mężowi, popychała go, kopała, dusiła i gryzła. Biła go również metalową rurką od odkurzacza po głowie, a nawet pchnęła go nożem w lewe udo. I słuchajcie, tam gdzieś na innej stronie pisało, że ten facet ją popychał, szarpał, a wiadomo z praktyki prawniczej, że mężczyzna nie popycha, nie szarpie, albo uderzy, albo ucieka od rozszalałej żony. Yy, jaki, no znacie mężczyznę, który szarpie, to kobiety szarpią w czasie kłótni, tak szarpią, łapią cię czy coś, więc to były kłamstwa, no i co, ale sędzia, nie wiem co sędzia, no nie wiem, może był po takich szkoleniach, nie wiem, trudno im powiedzieć, ale powiedzcie mi, do cholery jasno, jak ja mam teraz się żenić z kobietą, jak ja wiem, że ona może mnie pobić, może mnie dziabnąć nożem i ona nie pójdzie do pierdla za to? Dlaczego my jako społeczność wystawiamy sędziów, żeby oni nas bronili? Ci ludzie, prokuratorzy, policjanci, sędziowie, oni mają nas bronić. I co oni robią? Kobietę, która przez wiele lat torturowała mężczyznę, psychicznie i fizycznie dźgnęła go nożem w udo, kobieta dostaje zawiasy. Przecież to jest śmieszne, to jest na plucie sprawiedliwości jakiejś, takiej elementarnej, podstawowej sprawiedliwości. Ta kobieta powinna siedzieć, odpękać wieloletni wyrok w więzieniu. Żeby na samą myśl o tym, że wyciągnie kiedykolwiek nóż, podniesie na istotę ludzką. Ludzie, czy wy wiecie, co to jest nóż podnieść na człowieka? Nóż na, drugie, na drugą istotę ludzką można tylko w obronie, jak już widzisz, że ktoś chce cię zarżnąć czy coś. Nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby podnieść nóż na człowieka, no chyba, żeby mi chciano bardzo dużą krzywdę zrobić, to wtedy, no musisz. A tutaj po prostu kobieta się pastwiła dla przyjemności zawiasy. I to będzie się cały czas pogłębiało. Nie myślcie Państwo, że to tak będzie fajnie. To się będzie cały czas pogłębiało. Więc dojdzie do tego, że mężczyźni, tak jak w Stanach, nie będą chcieli się żenić, nie będą chcieli mieć dzieci. Więc system opresji zareaguje w taki sposób, że zachodzenie z dziewczyną będziesz już miał normalnie, formalnie, że będzie to małżeństwo i będą alimenty dosyć wysokie, jeśli będziesz się chciał rozstać z tą dziewczyną. Mężczyźni, którzy nie będą się hajtali, będą płacić się chyba bykowe nazywa, e, będą płacili bardzo wysokie podatki. Więc wielu mężczyzn dojdzie do wniosku, że się hajtają, żeby nie płacić tych podatków. System znajdzie sposoby, żeby wtłoczyć nas w małżeństwo, ale co to będzie za małżeństwo? Będzie pełne nienawiści. Pełne konfliktów, dziecko to będzie wariat w takim walczącym ze sobą małżeństwie. Kobieta będzie mogła ci zrobić dosłownie wszystko, a ty nic. Nie będziesz mógł się nawet bronić, bo za obronę pójdziesz do paki. I tak to będzie wyglądało. To nie będą normalne rodziny, gdzie kobieta jest szczęśliwa z mężem, który jest głową rodziny i z dziećmi, które ma fajne wzorce. Tata, tata kochany, mama kochana tego już nie będzie. Dzieci będą się wychowywały w koszmarze, ponieważ propaganda cały czas zasilana miliardami dolarów, pruje im głowę, mówiąc, jak one są ofiarami mężczyzn i jak to powinny walczyć o swoje prawa. Tylko pamiętajcie dziewczyny, że ten raj, który macie, to jest wszystko z pieniędzy mężczyzn. No taka jest prawda, no. można mi wyzywać i lżyć. Można mi grozić śmiercią już się w sumie przyzwyczaiłem czy kalectwem, ale taka jest prawda. Mężczyźni stworzyli cywilizację, stworzyli technikę, stworzyli państwa, stworzyli wszystkie fajne rzeczy, które kobiety teraz mają. Nawet mężczyźni stworzyli chemię, która stoi u podstaw przemysłu kosmetycznego, żeby kobiety mogły ładnie wyglądać i kusić samców, co bogatszych, żeby więcej samców się nimi interesowało. Za wszystkim stoją mężczyźni. Okej, okay, kobiety rodzą tych mężczyzn, ja nie mówię, że nie, to jest święta rola. Ale to jest piękne, mężczyźni tworzą. Kobiety zajmują się dziećmi domowym ogniskiem. To jest święta rola kobiety. A teraz zrobiono tak, że przestawiono kobiety na mężczyzn, i kobiety konkurują z mężczyznami, i nadal są gorsze, mimo że mężczyźni większą część pieniędzy oddają, żeby te kobiety miały jakieś w ogóle osiągnięcia, tak? No to jest śmieszne i żałosne. Ale niestety niewielu ludzi o tym wie. Dobrze, szanowni państwo, wystarczy, bo trzeba nagrywać krótkie audycje. Także tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w Dom, Bóg w Dom. I życzę Państwu przemiłego, cudownego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Przypominam o stronie samiec.pl, naszym portalu newsowym. Przypominam o tym, że wszystkie audycje są na stronie samiec.tv.pl. Oraz przypominam Państwu, że na dniach będzie nagranie o rzuceniu palenia, żeby można było łatwiej i skuteczniej rzucić palenie. Tylko nie mogę tekstu reklamowego napisać, w ogóle nie mam ostatnio czasu. No i może niedługo nagram Państwu tą, to, co będę mógł nagrać o tym, jak była wizyta Policji Brytyjskiej, prokuratora Zrzeszowa też, tutaj też stąd, policjantów, policjantów śledczych itd., itd., bo to było 11 osób. Przez 8 godzin byłem przesłuchiwany, więc to, co będę mógł Państwu powiedzieć, żeby się nie narazić na jakieś nieprzyjemności prawne, to powiem. Także, Szanowni Państwo, pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłego dnia i trzymajcie się. Cześć!